Dokładnie będę wam mówił, ponieważ każdy zdaje sobie sprawę, że kiedy jest odwrócony plecami do Boga, jest grzeszny. Powiem wam o miłości, która przerosła wszelki grzech. O miłości Chrystusa, kiedy on, patrząc na świat, gdzie nie było żadnej nadziei tego, że ktokolwiek na świecie może przyjąć po prostu miłość, albo martwoduchowo, on postanowił jednak, patrząc na ludzi, na świat, brudny od grzechu, umrzeć za nas. Oddać siebie jako ofiarę, abyśmy mogli doświadczyć realnej miłości Bożej w naszym życiu. Każdy ma potrzebę poczucia bycia akceptowanym, poczucia miłości, pokoju, radości. On zapewnia to wszystko. On się nie narzuca, ja niczego nie sprzedaję. Nie o to w tym chodzi. Każdy ma wolną wolę. I to jest niesamowite. Gdyby Bóg chciał nas stworzyć bez wolnej woli, bylibyśmy bez wolnej woli. On może wszystko, ale on daje nam możliwość wybrania tego świata na ziemi, w trudach, problemach, grzechach, brudzie, bycie deptanym każdego dnia przez diabła. Wiele razy człowiek sobie zadaje pytanie, co się dzieje w moim życiu, że próbuję inaczej, ale nie mogę. Odpowiedzią jest Chrystus, który przyszedł na świat 2000 lat temu. Mamy możliwość wybrania, czy chcemy żyć w ten sposób, jako martwi ludzie, czy jednak wybrać i być z Chrystusem, doświadczając realnie Jego obecności. Ja zdecydowałem, że chcę Jego obecności w swoim życiu. Wiecie co, ja dalej mam problemy, dalej mam trudności, ale ja z Chrystusem je przezwyciężam każdego dnia. Doświadczam Jego miłości, bliskości. Nie ma we mnie po prostu pustki. Każdy będzie miał pustkę, dopóki nie wypełni Chrystusem. Ale On z wolnej, bo mamy wolną wolę i z Jego miłości mamy wybór, czy chcemy mieć po prostu tą pustkę, której niczym nie zapełnimy, ani pieniędzmi, ani seksem, ani władzą, ani żadną rzeczą na tej ziemi, bo ta ziemia jest zepsuta. Czy jednak chcemy zdecydować się na życie godne człowieka, Jako człowiek mamy wybór i możliwość wybrania Chrystusa i zmiany rzeczywistości naszego życia, złamania rzeczy. Mój ojciec był alkoholikiem, ja byłem alkoholikiem. Dopiero Chrystus wykupił mnie z przekleństwa bycia alkoholikiem. Moja matka chorowała, ja chorowałem. Dopiero Chrystus mnie wykupił z choroby, bo to On na krzyżu zapłacił cenę za przekleństwo, które tylko poprzez Jego, poprzez wiarę, wyznanie w naszym sercu, naszymi ustami możemy zmienić. Jeżeli ktoś choruje, On może uzdrowić. Jeżeli ktoś nie radzi sobie z problemami, On może pomóc. Są demony na tym świecie, ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak bardzo one wpływają na człowieka, na jego decyzje. Może być wolny. On to wszystko dał. 2000 lat temu, do dzisiaj są ludzie nowonarodzeni z Ducha Bożego, którzy mówią, może być to twoje. Możesz mieć życie wieczne z Chrystusem. Nie musisz iść do piekła, ale możesz żyć jak chcesz. Masz wolną wolę. To ty decydujesz. Ja niczego nie sprzedaję. Ja mówię, jakie są możliwości. A są możliwości w każdej chwili. Wybór należy do ciebie.